Kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu, śmiele rzec może, mam obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga, żadna straszna trwoga. Ciebie on złowczych obie żywe zuje i w zaraźliwym powietrzu ratuje. W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie, pod jego piórem uleżysz bezpiecznie, uleżysz bezpiecznie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. W kolejny 19 dzień miesiąca gromadzimy się w tym lubelskim Żoliborzu, aby przy relikwiach błogosławionego księdza Jerzego modlić się za naszą ojczyznę. Serdecznie witam w naszej wspólnocie księdza prałata Zbigniewa Kuzię, który przewodniczy tej mszy świętej. Modli się dzisiaj on w sposób szczególny za lubelskie stowarzyszenie czy związek represjonowanych w czasie stanu wojennego, którzy dzisiaj też poświęcą swój sztandar. Witam tak licznie zgromadzonych was, kochani, i też liczne poczty sztandarowe. Przepraszam, że nie spisałem sobie wszystkich. Ja tą najświętszą ofiarę sprawuję za pracowników oświaty i wychowania w Zamościu, którzy dzisiaj też przyjechali do nas jako międzynarodowa organizacja NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Zamościu. Ksiądz Grzegorz modli się dzisiaj za Kazimierza Szulca, polecając go w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Modlimy się w czasie tej ofiary eucharystycznej za naszą ojczyznę. Od godziny 17 modliliśmy się w nowennie przed 40. rocznicą męczeńskiej śmierci księdza Jerzego. Za naszą ojczyznę, za rządzących, też by z tej śmierci, tak jak z krzyża, przyszło życie i zmartwychwstanie. Módlmy się dzisiaj też za tych, którzy walczą jeszcze z powodzią albo z jej skutkami. Zawierzmy dobremu Bogu tych, którzy w 1939 roku zostali wywiezieni na wschód, na nieludzką ziemię, zostali mordowani bestialsko w łagrach. Módlmy się, żeby ta historia naszej ojczyzny, tak trudna, bolesna, ale też w doświadczeniu wiary i osoby Jezusa Chrystusa, przynosiła nam radość i nadzieję. Zawierzmy te wszystkie intencje, które nosicie w sercach, dobremu Bogu. By Bóg nasze modlitwy przyjął i wysłuchał, stańmy przed Nim w prawdzie i uznajmy, że jesteśmy słabi i grzeszni, byśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych
i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swej opatrzności uczyniłeś błogosławionego męczennika Jerzego, prezbitera niezłomnym, świadkiem Ewangelii miłości i obrońcą ludzkiej godności. Spraw prosimy, abyśmy za Jego wstawiennictwem i przykładem, żyjąc w prawdzie i wolności, umieli zło dobrem zwyciężać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem, bo inaczej na próżno byście uwierzyli. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie, jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc, czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście. Oto Słowo Boże. Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry. Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.
prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry. Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie. Boże mój, wielbić pragnę Ciebie. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. Alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie, gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł, powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien był mu 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział, przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł, słusznie osądziłeś. Potem zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona, widzisz tę kobietę? Wszedłem do Twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swoimi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestawała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła me stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł, odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie, któż on jest, że nawet grzech odpuszcza. On zaś rzekł do kobiety, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Myślę, że razem z księdzem Grzegorzem i z pozostałymi młodymi osobami w tym kościele jesteśmy dłużnikami was, tych, którzy przekazujecie świadectwo o tamtych czasach, tak trudnych i niespokojnych. Ja miałem 7 lat, ksiądz Grzegorz 6. Czasami się zastanawiam, kiedy porwali księdza Jerzego i go zamordowali, już miałem trochę więcej. 10. Ale zastanawiam się, czy jestem do niego podobny. Jak mogę poznawać Boga i dawać Go innym, żeby służyć w Kościele, jak On służył. Dzisiaj Ewangelia mówi o faryzeuszu, tym, który zaprosił Jezusa do domu. Musiał być albo pewny siebie, albo nie bał się drwin ze strony swoich współziomków, faryzeuszy, którzy prześladowali Jezusa. A może osoba Jezusa tak bardzo go intrygowała, że nie przejmował się tym, co powiedzą inni. Tylko że kiedy zaprosił Jezusa do domu, to szybko nim wzgardził. Gdyby on wiedział, gdyby on był prorokiem, to wiedziałby, kim jest ta, która przychodzi do niego. Może być tak w naszym życiu, że nawet zapraszamy Jezusa do naszego domu, ale często mówimy, że Jezus nie postępuje tak, jak powinien postępować. Bo przecież ona jest taka. Tak myślał księdzu Jerzym, do którego przychodzili wszyscy. Począwszy od robotników, przez niższy personel medyczny, po profesorów, po artystów, od osób wierzących po niewierzące, że miał taką przestrzeń, że wszyscy czuli się przy nim dobrze. Może uczył się od Jezusa i Jego miłosierdzia. Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. Który będzie bardziej miłował, ten, komu więcej darowano? Nie wiem, na ile kochasz Boga, bo święty Jan mówi, że trudno kochać Boga, jeżeli nie kochamy bliźniego, który jest obok mnie. Na ile staram się każdego dnia na nowo kochać tych, którzy mnie krzywdzą, którzy też mogą krzywdzić moją ojczyznę albo moich bliskich. Czy potrafię dawać taką przestrzeń, że też chcę ich zdobyć miłością? Popatrzcie, dzisiaj święty Paweł w pierwszym czytaniu mówi o tradycji. Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której trwacie. I przez nią będziecie zbawieni. A przekazałem wam to, co sam nabyłem. I sam mówi o sobie, że jest poronionym płodem. Jestem tym, który prześladował Kościół,
ale poznałem Jezusa Chrystusa i to wszystko zmieniło w moim życiu. Nie jestem godzien nazywać się apostołem, czyli posłanym. Ale biada mi, gdybym nie głosił tej Ewangelii, którą przejąłem. Bo spotkałem Jezusa. Często zadaję sobie pytanie, właśnie czy jestem podobny do księdza Jerzego, ale też na ile ta Ewangelia się wypełnia w moim życiu. Czy potrafię nią żyć? Dzisiaj chciałem wam podziękować za to, że jesteście świadkami tych wydarzeń lat 80., 90. Dzisiaj modlimy się też za represjonowanych. Za to, jak wiele znieśliście, walcząc o prawdę, o wolność, o godność. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem. Dziękuję, że jesteście takimi stróżami historii, też nauczycielami. Dziękuję za wasze świadectwo. W tym kościele nie są tylko tacy młodzi jak ja. Są jeszcze młodsi. Będą dzisiaj po mszy świętej zbierać ofiary do puszek na pomoc dla powodzian. Ale dziękuję, kochani, za tę historię, którą przekazujecie najpierw w swoich rodzinach, które bardzo często ucierpiały razem z wami, że przekazujecie to dalej. Jasne, że można zrobić wielkie wydarzenie, na przykład za miesiąc. Będzie ksiądz biskup, myślę, że będą uliczne poczty sztandarowe. Będą wykłady, warsztaty. Tylko czy odkryjemy, tak jak ksiądz Jerzy, osoby Jezusa Chrystusa, Jego Ewangelię pełną miłości i miłosierdzia. Przekazałem wam to, co było na początku, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem. Właśnie Szaweł, który był faryzeuszem, prześladował Kościół, dlatego że nie mógł odnaleźć nauczania Jezusa w Piśmie. I po swoim nawróceniu pod Damaszkiem Paweł przez 2 lata musiał pójść na pustynię Arabii, aby tam na nowo wszystko przewartościować. Miałem pewien pomysł i tak patrzyłem na Boga, a Bóg przyszedł zupełnie inaczej. Jeszcze posłał mnie do Damaszku, do Annasza, a Annasz mówi: bracie, Szawle, przejrzyj, bo Pan mnie posłał do ciebie. Umarł za nasze grzechy. Został pogrzebany, zmartwychwstał 3. dnia zgodnie z Pismem. Ukazał się Kefasowi. Kefas go zdradził. Ale musiał przyjść do świętego Piotra, żeby Piotr doświadczył jego miłości i przebaczenia, tego, czego doświadczył Paweł, czego doświadczyła ta kobieta. Jezus 2 razy dzisiaj mówi, że zostały jej odpuszczone grzechy, bo bardzo umiłowała. Ma świadomość swoich grzechów. Szymon mógł mieć otwarty dom, mógł mieć pomysł zaprosić Jezusa, ale nie doświadczyć Jego miłości i miłosierdzia, ponieważ czuł się sprawiedliwy, wybrany. A Jezus mówi: Szymonie, czy widzisz tę kobietę? Bo możesz widzieć grzesznika. Czy widzisz kobietę, która ma swoją godność, wartość? Dzisiaj śpiewaliśmy: dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry. Nasz Bóg jest bardzo dobry.
On kocha i przebacza każdemu z nas. Powołuje nas bez względu na to, kim jesteśmy. Powołuje nas bez względu na to, ile mamy lat. Myślę, że byliście znacznie młodsi niż ja teraz. Ale nie baliście się, tak jak ta kobieta, czasami robić rzeczy, które się nie podobają innym. Ona nie zwracała na to uwagę, co oni inni powiedzą. Ona chciała spotkać Jezusa. Przy naszym kościele jest muzeum, w którym są różne pamiątki z tamtych lat. Są między innymi worki, trochę podobnych do tych, w którym chodzi Pan Józef, z którymi chodziliście na Jasną Górę, modląc się o odnowę moralną naszego narodu. Może ktoś wytykał was palcami, ale wiedzieliście, o co walczycie. Wiedzieliście, gdzie jest też siła. Dlatego gromadziliście się w tym kościele i na wspólnej modlitwie byliście świadkami wierności i strzegliście jej. Przekazałem to, co sam otrzymałem. Nie, chciałbym przekazywać dalej świadectwo waszego życia. Dlatego już teraz dziękuję za nie. Dziękuję też księdzu prałatowi za jego posługę wśród was, za to, że przez tyle lat nieustannie i wam towarzyszył, was wspierał. Miał być też z nami dzisiaj ksiądz prałat Tadeusz Pajurek, który jeździł też do internowanych, wspierał tych, którzy walczyli o inną Polskę. Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry. Pan jest dobry w każdym czasie, bo nieustannie przychodzi, nie ocenia, tylko mówi, tak jak mówi do Szymona, czy widzisz tę kobietę, czy widzisz tego człowieka? Ja patrzę na niego z miłością. Widzę jego godność, wartość, dlatego mu przebaczam. Bo po to przyszedłem. Modlimy się dzisiaj za naszą ojczyznę, za rządzących. Czy potrafimy patrzeć tak jak Jezus, z miłością, miłosierdziem? Przed Ewangelią śpiewaliśmy: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś większy od naszych słabości, że ciągle czekasz, abyśmy przyszli do Ciebie, oddali Ci nasze słabości, nasze grzechy, ale też naszą miłość. Wiele darowano, bo wiele umiłowała. Prośmy dzisiaj o takie doświadczenie Bożej miłości względem nas, żebyśmy mogli tą miłością dzielić się z innymi. Amen. Zapraszamy teraz poczet na środek. Niech Pan będzie błogosławiony teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Módlmy się. Boże, który dajesz początek wszelkim wspólnotom, pobłogosław ten sztandar należący do członków Lubelskiego Stowarzyszenia Represjonowanych w stanie wojennym. Spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczy, stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości do niesienia pomocy innym. Za przyczyną błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają, i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa Pana naszego.
Do Boga Ojca Wszechmogącego, który daje ludziom łaskę mężnego wyznawania wiary aż do męczeństwa, wznieśmy nasze serca i modlitwy. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, biskupów i kapłanów, aby głosząc Ewangelię wzmacniali w nas wiarę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Kościół prześladowany, by cierpiący chrześcijanie swoją ofiarą umacniali naszą wiarę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą ojczyznę Polskę. Dobry Boże, spraw, aby prawa stanowione w polskim parlamencie były zgodne z Twoją wolą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o rychłą kanonizację błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko, kapelana Solidarności, i błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za organizację międzyzakładową NSZ Solidarność pracowników oświaty i wychowania w Zamościu. Prowadź ich, Panie, swoimi drogami ku świętości i wdzięczności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za poszkodowanych w czasie ostatnich powodzi, by doświadczyli Bożej miłości, ludzkiej solidarności, wsparcia i pomocy. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych, za poleconego w tej mszy świętej Kazimierza Szulca, za zmarłych członków Lubelskiego Stowarzyszenia Represjonowanych w stanie wojennym Stanisława Pietruszewskiego, Jadwigi Liszczak, pierwszych prezesów, za pomordowanych w sowieckich łagrach na nieludzkiej ziemi. Boże, daj im radość życia wiecznego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich uczestników dzisiejszej Eucharystii. Dobry Boże, udziel nam łaski zdrowia, zgody i miłości w naszych rodzinach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże Ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy zanoszone dziś przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Jerzego i pomóż naszą wolę, abyśmy wolni od wszelkiego zła z radością służyli bliźnim, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Kościół Cię nie ogarnie, wszędzie pełno Ciebie i w otchłaniach i morzu, na ziemi i w niebie. Złota też wiem nie pragniesz, bo to wszystko Twoje. Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje, wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy, bo nadto przystojniejszej ofiary nie mamy. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Wszechmogący Boże, przyjmij te dary, które składamy w dniu wspomnienia błogosławionego księdza Jerzego Męczennika. Niech będą Tobie miłe, tak jak cenna w Twoich oczach była ofiara jego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty w męczeństwie błogosławionego księdza Jerzego ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem naśladując Chrystusa przelał krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Kościele, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania.
i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Piotrem, błogosławionym Jerzem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Uczyń przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I w duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Chrystusa. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
zbliżam się w pokorze i niskości swej. Wielbię Twój majestat skryty w hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe. O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas. Tu ukryte z bóstwem człowieczeństwo wraz. Lecz w oboje wierząc wiem, że dojdę tam. Gdzieś przygarnął łotra do Twych niebios bram. Jak niewierny Tomasz, Twych nie szukam ran, lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan. Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą. Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą. Ty, co jak pelikan, krwią swą karmisz lud. Przywróć mi niewinność, oddal grzechu brud. Oczyś mnie krwią swoją, która wszystkich nas jedną kroplą może obmyć z winy z mas. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię. Niech pragnienie serca kiedyś spełni się, bym oblicze Twoje tam oglądać mógł, gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg. Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przyjęty najświętszy sakrament da nam tę moc duszy, dzięki której błogosławiony ksiądz Jerzy Męczennik wiernie Tobie służył i odniósł zwycięstwo nad cierpieniem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bogu niech będą dzięki za ten czas, za tę Eucharystię, za każdego z Was. Dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym, Wam tu obecnym. Kochani, za chwilę też wysłuchamy wiersza odnośnie 17 września. Chciałem tylko zaprosić Was w najbliższą sobotę, po mszy o godzinie 18, czyli około godziny 19, będzie występ chóru polonijnego z Łódzka w Ukrainie, chór pod nazwą Wołyń. Będzie śpiewał pieśni patriotyczne też, pieśni ludowe, ukraińskie. Zapraszamy. Jest w trasie koncertowej, w niedzielę będzie grał w Kazimierzu, a w sobotę zagra w naszym małym, pięknym kościółku. Za miesiąc 40. rocznica męczeńskiej śmierci księdza Jerzego. Proszę, abyście zaprosili też te osoby, które gromadziły się w tym kościele na wspólną modlitwę. Może te, które doświadczyły
jakiejś krzywdy, a może doświadczyły właśnie wsparcia i wspólnoty, solidarności, byśmy wspominając ten trudny dzień porwania też bestialskiej śmierci księdza Jerzego, modlili się o inną Polskę, byśmy potrafili wynosić z takiego trudnego doświadczenia też dobro. Tak jak z krzyża wyrosło zmartwychwstanie. Proszę usiądźmy jeszcze i wysłuchajmy wiersza. Korzystam z uprzejmości koleżanki. Szczęść Boże. Proszę Państwa, zaprezentuję dwa krótkie wiersze z książki mojej Czerwona Róża i Nostalgia Kresowa. Związane z 17 września. Polskie losy. Niemcy wkroczyli do Polski bez wypowiedzenia wojny. Pod naporem czołgów nasi się cofali. Koncentracja sił na wschodzie. Niespełnione plany. 17 września Sowieci pół kraju zajęli. Jesteśmy w kleszczach bez oddechu. Wkrótce zaczęła się wywózka. Okupant miał listy, wykazy. Od dawna Polakom Sybir szykował. Deportacja natychmiastowa. Dobytek zawiniątko, plecak, bydlęce wagony. Tysiące kilometrów. Kierunek nieznany. Lokomotywa z gwiazdą złowieszcze dyszy. Nie troszczą się o transport, tam jadą ľachy. Kibitka zaborów znowu się powtarza. Stepy Kazachstanu, tajga syberyjska, gułagi. Druty, kolczaste, wieże, baraki, czasem lepianki. Wołkuta, Kołyma, Sachalin. Koniec świata. Ilu zesłańców zginęło? W poniżeniu, nędzy i głodzie. Milczenie, białe plamy wojny. Dla pamięci wzniesiono pomnik. Matki sybiraczki, kobieta dzieci tuli. W oczach strach. Czy życie ochroni? Nikt nie zdoła wyrazić słowami, ani przekuć w kamień bólu matki, kiedy dzieci traci. Znicz zapalam w hołdzie tym, co na nieludzkiej ziemi zostali na zawsze. To było z tomiku Czerwona Róża i teraz króciutkie o deportacji. Ostatnie wakacje, wyjazd natychmiastowy, nie wakacyjny, lecz przymusowy. Nieznane miejsce, stanica, dom otworem kazali zostawić. My jeno z plecakiem, nowi lokatorzy już są urządzeni. Dobytek kilku pokoleń bez słowa oddany. Płacze serce i dusza. Skowla, Dubna, Równego i... Boże, jadą transporty Polaków. Żołnierze z pepeszą pilnują wygnańców. Bracia z zachodu milczą. Milczenie jest złotem. Na oczach świata rozbiór Polski dokonany, który z kolei nieszczęście narodu i kraju. Ze łzami opuszczam rodzinne miasto, szkołę kochaną, przyjaciół. To były moje ostatnie wakacje. Deportacja. Deportacja to znaczy
zostawić dom. Deportacja to znaczy opuścić kraj. Deportacja to znaczy droga nieznana. Rok 40. Z Kresów jadą transporty starców, kobiet i dzieci. Ojcowie zginęli. Wagony z desek sklecone, otwór w podłodze zamiast sedesu. Mróz północy daje się we znaki. Niemowlęta w sopel zamienione. Z kolkiem martwych. Raport nie podaje. Tu życie ceny nie ma. Polskie losy wojny. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Kochani, przy wyjściu uczniowie wraz z panią nauczycielką, panią Joanną z zespołu szkół imienia Feterów będą zbierać ofiary na pomoc dla powodzian. Bardzo dziękujemy za każdą pomoc i życzliwość. Wiecie, jak wiele pomocy trzeba i tego wsparcia. Po mszy świętej będzie jeszcze otwarte muzeum przy naszym kościele, Muzeum Solidarności. Tam pani Iwonka oprowadzi, a potem spotkanie w sali przy kościele, na parterze. Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Może coś Polskę przez tak liczne wieki.